Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, w którym chciałam się z Wami zastanowić nad tym, jak to jest z tą złością. Czy to jest grzech? Czy złości trzeba się bać? Czy złość jest niebezpieczna? Zapraszam. Może się mylę, ale wydaje mi się, że większość z nas była i jest wychowywana w taki sposób, że kiedy czujemy złość, to mamy od razu w głowie przekonanie, że trzeba się tej złości pozbyć, że to jest coś złego, coś niebezpiecznego, coś wstydliwego, coś, co nam nie przystoi, bo nie wypada się złościć, nie wypada się gniewać. Jak ktoś się złości, to znaczy, że jest zły. I to wszystko sprawia, że z jednej strony dosyć naturalne uczucie, które się w nas pojawia, jakoś nas krępuje, jakoś chcemy się go pozbyć, a z drugiej strony to uczucie wzbudza w nas wyrzuty sumienia, jakieś takie przekonanie, że powinniśmy coś zrobić, żeby tego nie było, żeby być taką ostoją spokoju, opanowania, delikatności, łagodności i co tam sobie tylko wymyślimy. Tymczasem ja chciałabym z Wami dzisiaj trochę odkręcić ten temat, to znaczy odwrócić to, co na temat złości zostało nam przekazane w sposób nie do końca właściwy, chociaż pewnie przekazany dlatego, że ktoś miał bardzo dobre intencje. Kiedy myślimy o złości, to pierwsze, co warto sobie powiedzieć, co wynika też z nauki, to jest to, że to jest uczucie, które jest informacją o tym, co się w nas dzieje. Informacją o naszych granicach, informacją o tym, że nie zgadzamy się na coś, informacją o tym, że dzieje się coś ważnego, informacją z naszego ciała o tym, że coś przeżywamy. I to się pojawia zwykle niezależnie od nas. To znaczy, to jest uczucie, które przychodzi do nas nie dlatego, że chcieliśmy, żeby przyszło, że wymyśliliśmy, żeby przyszło, że zaplanowaliśmy, że ono przyjdzie, tylko jest to uczucie, które przychodzi. I tak jak każde inne uczucie, nie jest niczym złym. Uczucia, proszę zapamiętajcie to, jeśli nikt Wam tego nie powiedział i jeśli tego nie wiecie, uczucia nie są grzechem. Uczucia nie są złe. Jezus przeżywał uczucia. Jezus doświadczał emocji. On był w pełni człowiekiem, co znaczy, że się cieszył, co znaczy, że się wzruszał, co znaczy również, że się złościł. To może być zaskoczenie dla niektórych, ale naprawdę tak było. I teraz, kiedy być może pojawia się Wam w głowie taka myśl, no dobrze, dobrze, ale przecież jest coś takiego jak gniew, który jest jednym z siedmiu grzechów głównych, jest coś takiego jak listy świętego Pawła, gdzie jasno mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, to co Ty nam będziesz mówić, że ta złość to jest taka w porządku i taka normalna i że to nie jest grzech? I tu kolejna uwaga, złość jako uczucie jest informacją dla nas o nas. Jest informacją, którą my możemy przetwarzać, ale możemy ją przetwarzać tylko wtedy, kiedy ją najpierw zauważymy i jej w sobie nie zamrozimy, nie stłamsimy, nie zakopiemy. Dopiero wtedy mamy wpływ na to, co zrobimy z naszą złością. I odpowiedzialność moralna dotyczy tego, co my robimy z uczuciami. Nie to, że one się pojawiają. Ona nie dotyczy tego, że coś przeżywamy. Nie spowiadamy się z tego, że coś czuliśmy, bo my możemy czuć, jesteśmy ludźmi i tak nas Pan Bóg stworzył, że doświadczamy uczuć i to jest piękne, jeśli umiemy przeżywać uczucia, mówić o uczuciach, przekazywać te uczucia, a nie tylko je w sobie dusić, tłamsić, zakopywać. Mówię o tym dlatego, że kilka tygodni temu słuchałam pewnego filmu na YouTubie i tam ksiądz zadał takie pytanie, kiedy ostatni raz dziękowałaś za złość? Kiedy ostatni raz dziękowałaś za to, że się złościsz? To akurat była konferencja dla kobiet, ale wiem, że oglądają mnie też panowie, więc to jest też do Was. Kiedy ostatni raz dziękowałeś za to, że czujesz złość? I ja poczułam wtedy, słuchając tego, pewną konsternację, bo pomyślałam, no nigdy, prawdopodobnie nigdy nie dziękowałam za to, że czuję złość. Prawdopodobnie nigdy
Nie dziękowałam też za inne uczucia. W ogóle za to, że jestem tak stworzona, że mam zmysły, mam emocjonalność, mam człowieczeństwo w sobie, które pozwala mi doświadczać i przeżywać różne uczucia. Nam jest dużo łatwiej mówić o tym, co myślimy. I na przykład za myśli, ja już wiele razy dziękowałam Bogu, że umiem wzbudzać w sobie wdzięczność za to, co myślę i za jakieś intelektualne sprawy. Dużo trudniej jest mi dziękować za to, co czuję, za to, że czuję, za to, że mogę czuć. I to pytanie zainspirowało mnie do tego, żeby nagrać ten dzisiejszy odcinek właśnie w takim duchu, żebyśmy chcieli wzbudzać w sobie wdzięczność za to, że jesteśmy ludźmi, którzy czują, którzy mogą czuć. I również za to, że czujemy złość, bo złość jest bardzo ważnym, bardzo potrzebnym uczuciem. I złość, którą się zakopuje, którą się przykrywa, którą się próbuje jakoś tak innymi uczuciami poukładać, umniejszyć, staje się złością niebezpieczną. A złość, która jest wyrażona w sposób asertywny, złość, która dochodzi do głosu, staje się energią, dzięki której możemy jeszcze bliżej być z innymi ludźmi. A czego, jeśli nie tego, właśnie chce od nas też Jezus, żebyśmy byli jak najbliżej siebie, żebyśmy byli w relacji też z Nim. Pytanie, czy my się też umiemy złościć na Pana Boga? Czy my umiemy przeżywać złość w relacji z Nim? Czy potrafimy przeżywać złość w relacji z ludźmi, którzy są nam bliscy? Jest to oczywiście szereg pytań, jak już się pewnie przyzwyczailiście, tak to jest na tym moim kanale, że ja po prostu więcej pytam niż odpowiadam. Ale naprawdę, to jedno zdanie księdza z konferencji. Kiedy ostatni raz dziękowałaś za złość? Poruszyło moje serce bardzo głęboko. Na tyle głęboko, że chciałam dzisiaj właśnie o tym z Wami pogadać. Dziękować za złość, to jest dla mnie odkrycie. I tego będę się w tym tygodniu uczyć, przyglądając się też temu, kiedy i dlaczego czuję złość. I co z tą złością mogę robić, żeby faktycznie nie zachodziło słońce nad moim gniewem, żeby była to energia, która mnie zbliża do ludzi, a nie od nich oddala. Nie bójmy się złości. Uczmy się wyrażać ją w dobry sposób. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, cześć!